O, a to rozjechała. Taksóweczka. Czy jutro pola akcesu ma być większa od piątkowej? Tak, dwa razy większa. Nie, cztery razy większa, sorry. Cztery razy większa. Jak giftujesz na swój kanał, gdzie część kasy dla ciebie jakbyś normalnie ktoś giftował? Tak. Ale no połowę płacę i tak Twitchowi. Czyli tracę na tę kasę. Trzy kasiksy. Okej. Trzy kaziole. A nie, no, musimy go sprzedać. Kupujemy kasiksa, sprzedamy chyba TF, żeby kupić popi. Siemanko, biakuja. Zobaczmy, czy może dostaniemy golda tutaj. Nie ma golda, to kupujemy popi. Dwa mordy Kaisery. Co tu się dzieje w ogóle? Kurna mać. Jeszcze jedna popi. Ale ciężko. Kiedy Valan ma premierę? Latem. Co myślisz o strzelance od Riotu? Bardzo dobra strzelanka od Riotu. Siema Voxel. Nie ma golda. Kurna, no nie ma. Lipton T. Musimy tak zostawić na razie. Co z przedmiotami? Nic ciekawego tutaj nie widzę. Absolutnie nic. Naprawdę nie chcę statyka budować. Ale trzeba było cofnąć jedną linię, ale jestem idiotą. Ale dobra, nic by nie zmieniło, ale trzeba i tak zmienić. Jutro w Valoranta będzie można grać mniej więcej od 14-15. Co my tu mamy? Kaisa. Dwa razy Graves. Warrior z subikiem nowym. Siema Warrior, witamy na kanale. Co tam u ciebie słuchać? W sumie mamy taką świecką tradycję. Za każdym razem jak ktoś nowy subuje kanał, to prosił mnie, żeby się przedstawił. Więc jeśli chciałbyś to na temat samego siebie powiedzieć, to byłoby czadersko. Siemandero. No, jedziesz. Wszedł ten damage? Kurde, nie wiem, czy wszedł. Jakie muzyki są prywatne? Prog rocka zwykle. Prog metalu.
Kurde bele. Co mam zrobić teraz? Nie, nie wygramy tego, by the way. Ionic Spark to wygra. No, przepraszam, jednak overtime tutaj nam dołożył możliwości. Cześć, jestem Kamil, jestem programistą, studiuję w międzyczasie, mam 21 lat, jestem dumnym posiadaczem Audi A3. Uuu, siema. Dzięki bardzo za wsparcie kanału, mistrzu. Dobra, bierzemy ten pasek. Zdobyłem dostęp do Valorant, to 4 godziny, które można grać w betę. Powiem po raz 1 500 000. Czekajcie. W betę Valoranta można grać od godziny 14 albo 15, nie pamiętam. Nefar99. Siema Nefar 99. Dzięki bardzo za wsparcie kanału. Słuchaj, tradycja świętojańska jest taka, że jakbyś się chciał przedstawić, to byłoby super. I witamy. No i czemu tam podjechał? Ale głupio. Mam na imię Kacper, mam 21 lat, pracuję jako doradca klienta w sieci RTV EuroGD i pochodzę z Radomia. Siema, Nefar. Jak ja naprawdę lubię, jak się ludzie tak przedstawiają, to jest takie miłe. To jest naprawdę takie miłe. Trzeba było strzelać tego Kazixa, szczerze mówiąc. Jak sobie myślę... Wcześniej nie dropił ten Valorant, jak to w jakim sensie nie dropił? Dropił czwartego, trzeciego i teraz będzie dropił siódmego. Are Star Gardens actually playable? Yeah, I do think so. I think they're one of the top tiers builds actually. But you're required to have Seraph. Joe. Watras 11. Siema Watras, witamy w rodzinie, słuchaj. No chyba już słyszę, że kłamy świecką tradycję.
nowy subik, to byłoby miłe, by się przedstawił. Siemandero. Ogólnie to oglądacie czasu Hersona jeszcze przed tym wypadkiem atakiem epilepsji? No, to sporo czasu. Sporo czasu, man. Kurna, co my robimy z tymi przedmiotami? No, ale się uratowała. Jak ona tak długo miała ten efekt Red Buffa? 20 sekund to jest? Czy 10? Wydawało mi się, że 10 sekund. Kurna soraka. No ale nie mam przedmiotów na Star Guardianów w tej chwili. Brakuje nam łezki. Ale Lipton. Dwa razy mech infiltratorzy. Ale kurde, nikt nie gra tym buildem. Chyba tak zrobimy. Łezka by nam się przydała z karuzeli. Jak damy radę łezkę wziąć z karuzeli, to byłoby super. Jeszcze wytrzymamy tą rundę. I zobaczymy. Pubister 90. Siema Pubister, co tam u ciebie słychać? Dzięki bardzo za wsparcie kanału, mistrzu. To polski piątek? No normalnie, dzisiaj jest piątek. Kurna, tego Fiza musimy trafić. Ale tam dwóch gramy hami, to i wezmą go, nie? No kurwa. Za przeproszeniem. Co ja mam tutaj zrobić?
naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. W teorii mamy jednostki, sorry, mamy, no, jednostki bardziej będą nam pasowały do Star Guardianów, ale brakuje nam... Brakuje nam jednej łezki. Tego nam brakuje. W infiltratorów nie ma w ogóle co iść. A nie ma najmniejszych szans. Ciężko naprawdę stwierdzić tutaj, co to zrobić. Druga Ari. Jeszcze raz patrzymy, skautujemy cybernetyki. Brawlerzy, Mairelia. Wojdy Brawlerzy. Cybernetyki. Cybernetyki, cybernetyki. Dobra, nie możemy grać cybernetykami. To jest bez sensu w ogóle. Za dużo ludzi. Musimy grać tymi Star Guardianami. Błagam, łezka. Fuck. Druga Irelia, nie wierzę. Na razie robimy tak i potem będziemy pivotować. Inaczej nie możemy zrobić. Taka ranga P199 LP. Kurwa, no nie wierzę. Cztery osoby grają cybernetykami. Cztery, ale my trafiamy trzy Irelie naturalnie. No ten jeden raz, kiedy ja nie chcę ich trafić, nie? Ten jeden raz, kiedy nie chcemy ich trafić. To jest niewiarygodne. No i muszę ją kupić. Ja pierdolę. Tak, a jak... I to w lobby, gdzie cztery osoby grają cybernetykami. Nie? A jak nikt nie gra cybernetykami, a ja potrzebuję Ireli, to nie trafiam. No... I teraz dwie V, naturalne. No nie można tak grać. Nie, a eko nie dostaniemy. 1000000%, że eko nie zobaczymy w żadnym momencie gry. Po prostu nie, coś niesamowitego. Coś absolutnie niewiarygodnego.
nie wierzę. Nie wierzę po prostu. Co się dzieje w tej grze? Zawsze to samo, nie? Zawsze to samo. Jak ja coś planuję, to dostanę, kurde, konar drzewa w szprychy. Zawsze to samo, pod górkę do szkoły. Niewiarygodne. Kolejna Irelia. Kolejna Irelia. Pitson, siema, jestem Kuba, 20 lat, codziennie ratownik wodny, wcześniej zawody międzynarodowe w pływaniu oraz boksie. 3 dni temu podarowałeś mi subskrypcję, nie przestawiłem się, a to do niej, czyli przeprosinowy. Dzięki, mistrzu. Nie musiałeś, ale dziękuję bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. MFK siądzie na 9 levelu. Jak my możemy do 9 levelu w ogóle nie dotrwać. Możemy zrobić tak za to. Zresztą MFK z eko, wiecie jak to działa, nie? Razy i Irelia chyba, nie? No co mam innego kombinować. Myślałem jeszcze o Thieves Gloves, ale sam nie wiem. Że mam tak bzdurne przymioty porozkładane, że to się w pale po prostu nie mieści. Tylko top 4 dojechać w tej gierce, bo naprawdę nóż się w kieszeni otwiera. Piste.
No i właśnie gramy z tym kolesiem, co teraz zrobił wszystko na złoto. Ale czad. Ale ten Szako coś tam nie zrobił za dużo. No chyba słabe przedmioty masz, kolego. Jaka pula? Wiadomo, na 2 Valorancie 100 tysięcy. O, jest Fiora. Gdzie byśmy dali? Kurde, korci mnie, żeby na Walkirię dać. Zrobimy tak. Dużo damage'u ta Irelia zrobiła. GA. Biorę Serafa w takim wypadku. Nie wiem, czy chcę trafić na, tracić to na MF-kę. Niby będzie to trochę damage'u. Sam nie wiem. Dobra, wstawmy na razie. No ja zupełnie byłem podmienić miejscami. Wstawić nie wrogu. A zaberwiemy tutaj. A nie, nie ma bliskanka, dobra, to git. To git. A to mój Szako przerwał jej ulta? Też spoko. Ciekawe, że jej przerwał ulta. On nie ma żadnych przedmiotów do many. Ten ma 8 dżinów. Dobrze, że z nim teraz walczymy. O, ale gniew arty zginął akurat przed dżinem 3 gwiazdki. O, patrzcie, dżin. O, trzeci i je! Kurde, szkoda, że... Szkoda, że nie ma miejsca na tej reli. Ja, ale naprawdę... Pamiętacie, dlaczego ja zbudowałem... Dlaczego ja zbudowałem ten Ionic Spark na niej, nie? Bo mówię, i tak będziemy pivotować, więc wstawię na niej cokolwiek, żebym miał Cybernetica i wstawiłem Ionic Sparka, który jest grywalnym przedmiotem. A tu co? Naturalna Irelia 2. Naprawdę kozak.
Kuźwa. No dobra, no kupujemy, no co, co mam powiedzieć? O. Dużo eko na tym stole. Co ci daje Ionic na Ireli? Nic, bo ten przedmiot był tam zrobiony po to, żeby go transferować. W ogóle miałem grać inną kompozycją niż tą. Ale wyszło jak wyszło. Kolejna. O, dwa rezolucje. O, Jinx 3. Okej, mistrzu. Okej. O nie, ten raz ma dobre przymioty na nim. Niedobrze. Jezu, jak mi tu kolega zmiecie. Ja nie mam szans w ogóle żadnych. No nie, no, jest okej, ten Ionic Spark, no nie ma tragedii, mógłby być gorszy przedmiot na niej, ale generalnie no nie jest to idealny setup, nie ma co się oszukiwać. A czekajcie, muszę go odmiutować. A jak wyszedł. Co za burak pierdolony, naprawdę. Najlepsze uczucie na świecie. Najlepsze uczucie na świecie. Wyjebać kogoś z butów, kto wyzywa cię od początku meczu. Jesteśmy bez szans. Lul. Kolega jest trochę za silny. Ale jest okej. Okay.